Rak zostaw kręgów szyjnych, poszerzenie komór bocznych mózgu. Z przebytych w przeszłości procesem zapalno-immunologicznym w obrębie rdzenia kręgowego, wieloogniskowe zapalenie rdzenia lub naczyń w jego obrębie oraz zmianami zwyrodnieniowo zniszczającymi kręgosłupa. Nie są spełnione kryteria diagnostyczne stwardnienia rozsianego, brak obecnie danych co do aktywności procesu zapalno-immunologicznego. Ja tak się zastanawiam, te poszerzone komory, to może stąd takie niskie IQ mam. A było tyle pić? Wody, oczywiście wody. Możecie słyszeć lewoluczenie łatki, a to też o łatce mowa, bo widzieliście wcześniej na przebitkach Mateusza wyjazd do paczkomatu i łatuni kupiliśmy nowe legowisko, bo poprzednie się zepsuło i trzeba było już wymienić. Łatusia bardzo lubi na nim leżeć, chociaż jak były te upały ostatnio, no to już z niego rezygnowała, chodziła gdzieś się kłaść gdzie indziej, ale chciałam powiedzieć o tym legowisku, dlatego że szyje go pani Ewa Nawrocka, wspaniała osoba, która za pieniądze ze sprzedaży tych legowisk dokarmia kotki bezdomne, które mieszkają w lesie. I ona też dba o te koty, dlatego że czasami jak zauważy, że któreś zachoruje, to też wyłapuje takie koty i leczy u weterynarza. Też stara się nowe koty kastrować czy sterylizować, więc też no, nie doprowadza do rozmnażania tych kotów dalej, ale bardzo dba o nie. Zimą na przykład razem z mężem też robią im takie kryte legowiska, żeby było im ciepło. Także jeśli ktoś z Was by chciał dla swojego zwierzaczka takie legowisko, pani Ewa z chęcią uszyje. Wystarczy podać jej wymiary, jakiś kolor, który chcielibyście mieć. Naprawdę legowisko jest uszyte bardzo, bardzo solidnie. No my skorzystaliśmy właśnie z jej usług, dlatego że często w tych sklepach dla zwierząt można kupić najczęściej legowisko, które mają jakiś tam wymiar. Albo w sklepach stacjonarnych, gdzie człowiek nie ma po prostu już możliwości dobrania sobie tego, czego potrzebuje, bo takie legowisko może być przeznaczone dla kota, małego lub większego, Maine Coon na przykład, albo dużego jakiegoś psa większego. Tak. Można sobie to wszystko dobrać i ja osobiście byłem bardzo zaskoczony, jak szybko to legowisko zostało wykonane. Pani Ewa zrobiła praktycznie w 3 dni. Tutaj chciałem pokazać bardzo ważny element, co też bardzo mnie zaskoczyło. Są 2 niezależne zamki. Ten biały jest od samego legowiska, który można wyciągnąć i ewentualnie wybrać, gdyby ktoś potrzebował, powiedzmy. Natomiast żółty jest od poduszki w środku. Bardzo często zdarza się tak, że w tych biednych wersjach, że legowisko jest po prostu na składzie ma zwykły materiał tylko i nic tam więcej się nie znajduje. Jest przykład takie płaskie, nie? I takie tak, mało miękkie dla kota, mało komfortowe. Tutaj jest poduszka wstawiona, rzeczywiście jest materiał i łatka od razu go polubiła. Było jej wygodnie, było miękko, a nasz kot lubi takie wygody. Tak. Także ciekawie to wygląda, że jest to stworzone tak, żeby zwierzak czuł się komfortowo. Kolejna rzecz, którą kupiliśmy, to jest w takim temacie praktyczne i pożyteczne, dlatego że kupiliśmy je w zasadzie na aukcji dla Alana i kupiliśmy taką rzecz, które będą nam potrzebne, z których będziemy korzystać. Tak, bo Mateusz, kiedy pomaga mi z jedzeniem, to zawsze byłoby to takie dodatkowe ułatwienie i dla niego, i dla mnie urozmaicenie, bo zawsze mógłby mi tam dodać jakieś, no właśnie, dodatki do czy kanapek, czy jakieś surówki. Zawsze łatwiej byłoby w jednej części przewieźć i przynieść mi 3 na przykład zupełnie różne rzeczy. No właśnie, bo ja nie powiedziałem jeszcze tego, że to, co tutaj widać, to nie jest przezroczyste śmigło do samolotu, tylko to jest taka miska dzielona na 3,
Tutaj można użyć jakieś surówki, owoce, cukierki. Jakieś przystawki. A ja bardzo lubię, kiedy mam możliwość wyboru przy jedzeniu, mogę skorzystać z różnych opcji, więc do tych trzech różnych części można coś włożyć, czy do obiadu, czy do śniadania. Gwoździe. Czy powiedzmy, o, naboje, gwoździe, pineski. Nakładki. Tak, to się bardzo przydaje. To jest w opakowaniu, a tak się prezentuje w całości. A to ciężkie jest? No, czuję, że jest to solidny wyrób. Czuję, że grube, zresztą widać nawet. Czyli jest to szklane, tak? Tak, szklane, grube i ciężkie. Myślę, że, nie wiem, ponad kilo będzie ciężko. Ja jestem zawsze tego zdania, że jeśli coś jest dobrze wykonane, jest takie grube, masywne, to jest porządne, będzie funkcjonalne. Wiecie, ja w ogóle bardzo często, kiedy tylko mogę, śledzę licytacje dla Alanka i właśnie kiedy zobaczyłam ten półmisek w taki trójpak, to pomyślałam sobie, że o, to będzie bardzo fajna rzecz dla mnie też, no i dla Mateusza, bo nie tylko dla mnie, bo jak on będzie sobie jadł śniadanie czy obiad, to będzie mógł sobie jakieś dodatki tam ponakładać. Przy okazji, no też wspomogliśmy Alanka i sukcesywnie dokładamy do jego zbiórki, jak i do zbiórki też Łukasza i mojej koleżanki Agnieszki. Także no, przypominamy i bardzo was prosimy o to, abyście wpłacali, ewentualnie przekazywali dalej te zbiórki, aby jak najwięcej osób o nich wiedziało i no, aby jak najszybciej udało się wszystko uzbierać. Tutaj widzicie ściereczki do przenoszenia gorącego garnka czy jakieś gorących elementów, żeby się nie poparzyć. One są pikowane, jak widać, więc myślę, że dobrze się składać, są grubsze takie i do gorących garnków myślę, że nadadzą się idealnie. Tutaj prezentujemy chyba najbardziej praktyczną rzecz, którą kupiliśmy. To jest taki organizer, który jest bardzo pojemny. No, kiedy przenoszę się na łóżko, a kiedy się siedziała przy stole, to było dosyć proste, bo wszystko na stole można było stać. Natomiast teraz, kiedy siedzimy na łóżku, a często muszę z nią być, tak, i na przykład montujemy film albo coś oglądamy, kupiłem takie dwa organizery, do których jak widać wiele rzeczy można zmieścić. Tutaj widać bardzo wyraźnie jest laptop. Tutaj mamy taki sprzęt do nagrywania ręcznego. Tu mamy dysk taki zewnętrzny. Widać tutaj, można wsadzić nawet szklankę. Okulary, to są akurat Eveliny okulary. Ma różne kable, kamera. Tutaj z boku nawet widać jeszcze jest haczyk, na którym można zawiesić na przykład słuchawki. To można powiesić w każdym miejscu. My akurat chcielibyśmy zawiesić go w takim miejscu. Tu na tym oparciu chciałbym zwrócić uwagę na jakość wykonania tego. To jest taki sztywny materiał, bardzo dobrze zrobiony. Kiedy go dostałem w komplecie, te dwa zestawy, to były takie rozczłonkowane, szkielet taki metalowy. Tu jest jeszcze taka boczna kieszeń, do której można coś drobnego włożyć. Jak je zobaczyłem, to się przestraszyłem trochę, bo pomyślałem sobie, matko, to jest taki sam badziew jak ten kosz na bieliznę, którą kupiłem, że znowu będzie konstrukcja metalowa, do której włożę i jak ja mam tą przymocować, przecież to się nie będzie trzymać. Tak, a gdzie jeszcze laptop, nie? Tak, a laptop przecież to jest ciężki, jak ma się to trzymać? Czy ja mam to jakoś zawiesić? I na początku myślałem, że te haczyki, które tutaj są, że do tego służą, bo na początku się nie przyjrzałem, ale się okazało, że one są tylko z jednej strony, no więc wiadomo, że nie mogą być do tego, nie mogą służyć. Zacząłem oglądać i dopiero potem patrzyłem po chwili, kiedy się przyjrzałem, to okazało się, że tutaj na wewnętrznych tych częściach są zrobione rzepy takie. Tą konstrukcję wkłada się w ten sposób, zaczepia się i rzep trzyma, on jest naprawdę mocny. Dla tych ludzi, którzy chcieliby z tego skorzystać, chcieliby kupić coś takiego, to wrzucimy też pod filmem link do strony. Zachęcam do kupienia, nam się to na pewno przyda, to jest bardzo ciekawa rzecz. Witajcie. Witam wszystkich. Jak już po tytule zapewne się zorientowaliście, mamy wreszcie wyniki rezonansu. I ciężko jest nam ocenić, bo nie jesteśmy lekarzami, co tam w środku we mnie tkwi, bo opis jest dość obszerny. I też przez chwilę myśleliśmy, że czytając ten opis, im dalej w las, tym gorzej. No, poczułam się coraz głupsza, bo nic kompletnie z tego nie rozumiałam. I tak też na początku myśleliśmy, że może być to SM. My jesteśmy laikami medycznymi.
Więc człowiek bazuje tylko na takich słowach kluczach, które znalazły się w opisie. I już mieliśmy tysiące myśli o tym, co to może być, ale spodziewaliśmy się, że to na pewno jest jakaś śmiertelna, ostra choroba, nie do wyleczenia. Natomiast tak naprawdę jesteśmy w punkcie zerowym, bo sam opis wskazuje na to, że na razie nie ma podstaw do tego, żeby stwierdzić, czyli żeby dać decyzję jakąś o tym, co to w zasadzie jest za rodzaj schorzenia. Ja oczywiście nie mam przed wami tajemnic i przeczytam wam skrót tego mojego opisu rezonansu, a mąż może znajdzie się wśród naszych widzów jakiś lekarz, który by tak łopatologicznie mi wytłumaczył, o co w tym wszystkim chodzi. Albo ktoś może miał taki przypadek w rodzinie, znajomych, może wie coś na ten temat i coś więcej może rozwinąć, żebyśmy mogli wiedzieć. My i tak oczywiście się o tym dowiemy. No tak. No bo właśnie ona będzie miała badania, więc siłą rzeczy i tak wyjdzie. Będziemy musieli porozmawiać z lekarzem, ale może szybciej ktoś nam coś podpowie. No wiecie, Polak jest niecierpliwy. Polak by od razu chciał wiedzieć. Tak, no i to jest właśnie ten problem, że człowiek za dużo myśli i się boi. No teraz magiczne wrota się otwierają. To jest podsumowanie całości, tak zwana epikryza. Całość obrazu klinicznego, wieloletni przebieg z powolną, nasilona w ostatnich latach progresją niesprawności, w łączności z wynikiem badania MR, przemiała za współistnieniem wad rozwojowych, brak wzrostów kręgów szyjnych, poszerzenie komór bocznych mózgu, z przebytych w przeszłości procesem zapalno-immunologicznym w obrębie rdzenia kręgowego, wieloogniskowe zapalenie rdzenia lub naczyń w jego obrębie oraz zmianami zwyrodnieniowo zniekształcającymi kręgosłupa. Nie są spełnione kryteria diagnostyczne stwardnienia rozsianego, brak obecnie danych co do aktywności procesu zapalno-immunologicznego. Ja tak się zastanawiam, te poszerzone komory to może stąd takie niskie IQ mam. No. A było tyle pić? Wody, oczywiście wody. Brak wzmocnienia kontrastowego, przewlekły charakter zmian w stanie rdzenia i wskazań do jego leczenia. Pacjentka wymaga dalszej obserwacji i poszerzenia. O, jeszcze poszerzenia, już mam za dużo tego. Pacjentka wymaga dalszej obserwacji i poszerzenia diagnostyki z badaniami obrazowymi pozostałych odcinków kręgosłupa, ewentualnie badaniami elektrofizjologicznymi w ramach hospitalizacji kontrolnej. Termin za około 3 miesiące zostanie ustalony telefonicznie. Także jak widzicie, ciężko jest nam coś na ten temat powiedzieć, bo my niewiele z tego rozumiemy. No owszem, można sobie wygooglać parę rzeczy, ale to wiecie, to zawsze wujek Google tak to opisuje i tak to pokazuje, jak to już byłby nowotwór ostatniego stadium, albo ta choroba prowadziła do jakiejś innej nieuleczalno-śmiertelnej choroby. Także myślę, że no tutaj bez lekarza, bez jego opinii i wyjaśnienia się tu raczej nie obejrzymy. Będzie. I to jest tak, jak mówiłem wcześniej, że słowa kluczowe powinny coś wyjaśnić, ale kiedy się z laikiem i nie wiadomo co do czego dopasować, to tak naprawdę one są jak taka droga w labiryncie, prowadzą do innej drogi, która jest, ma od razu trzy odnogi, a każda odnoga ma trzy kolejne, czyli rodzą się, mnożą się te wszystkie ewentualności. I sprawdziliśmy to na przykładzie jednego określenia, bardzo nas to interesowało. Pewnie niektóre osoby wiedzą, o co chodzi. To jest, tutaj jest podane takie określenie, że przewlekły proces demielinizacji, tu na początku jest napisane, że w zakresie mostów części brzusznej po stronie prawej widoczne jest drobne ognisko hiperintensywne w obrazach T2 z zanikiem w tym zakresie. Możliwa przebyta zmiana naczyniopochodna, przewlekła demielinizacyjna do dalszej oceny porównawczej. Pojedyncze ognisko przebytego mikrokrwawienia w moście prawobocznie. No, nam to nic nie mówi i kiedy sobie googlowaliśmy określenie demielinizacja, okazało się, że mielina to jest taka osłona, która znajduje się na tych zakończeniach nerwowych, tych synapsach, które przewodzą sygnały, żeby mogły mięśnie pracować od mózgu do mięśni. I w przypadku tej demielinizacji właśnie ta mielina, czyli ta słonka, zostaje zniszczona. I organizm niszczy sam siebie, cały czas niszczy, uważając, że jest tam wirus,
i te osłonki się niszczą coraz bardziej. W związku z tym no, jest, można powiedzieć, że brak połączenia między mózgiem a kończynami. No nie wirus, tylko sal zapalny organizmu. No tak, chodzi mi o to, że jest to, dążę do tego, że to są takie objawy jak na przykład przy SM, a SM należy do chorób autoimmunologicznych. Tak, właśnie googlaliśmy czyli, sobie. Czyli, że organizm sam siebie zwalcza. Googlaliśmy sobie i ta demielinizacja najczęściej przebiega przy SM. No i oczywiście ja już myślałam tylko o jednym, że pewnie mam SM, ale tutaj było opisane, że ten proces jakby zatrzymał się u mnie, że tak. On dalej nie postępuje, także no to chyba raczej nie jest SM. Tak, no to by było. Czytałem tutaj właśnie, że nie ma podstaw do tego, więc na dwoje babka włożyła, bo może to oznacza, że czegoś nie dopatrzyliście, no ale takie badanie nie może być powtórzone, bo ono było dobrze zrobione i tu już nic nie wyjdzie, ewentualnie w innych odcinkach kręgosłupa może coś być. No, no. Ale kiedy sprawdzaliśmy sobie właśnie w jakich przypadkach też pojawia się demielinizacja, okazuje się, że znaleźliśmy jeszcze chyba 10 innych chorób. Także i w zasadzie... Każde lepsze od kolejnych. Tak, wcale nie były lepsze. Jakieś takie jedna tak naprawdę była taka, która pozwalała wyleczyć. Ale w tak. zasadzie no, taki był wybór między dżumą a cholerą, jak dla mnie, więc no, nie ma się za bardzo z czego cieszyć, czy SM byłoby lepsze, bo czasami ludzie z SM żyją przez 30-40 lat, nawet więcej. Ale no tak jak mówię, nie chcemy niczego tu stwierdzać, jak już powiedzieliśmy to wcześniej, że niczego tak naprawdę nie wiemy, no więc trudno stwierdzić, co się dzieje w organizmie Eweliny. Będziemy po prostu czekać. Czas jest najgorszy, no bo możemy się spodziewać i człowiek za dużo myśli. Ale my jesteśmy zdystansowani, jednak już uspokoiliśmy się, już nie szalejemy, tak jak było na początku. To się wszystko wyszło po prostu, że co będzie, to będzie. Będziemy się martwić, jak będzie jakiś problem później. Ja myślę, że tak na dobrą sprawę to będziemy wiedzieć o tym kolejnym badaniu. Znaczy no nie jednym, bo czekają mnie 3 badania w szpitalu. No to pewnie te wyniki, wszystko przyjdzie razem i dowiemy się pewnie dość w październiku dopiero, co tam się dzieje. No ale to moim zdaniem i tak powinien to jakoś z nami lekarz skonsultować. Może teraz jak będę we wrześniu 3 dni w szpitalu, no to może chociaż trafię na dyżur mojej lekarki i chociaż przyjdzie do mnie i powie, jakie są jej odczucia i co myśli, co może mi być. No, początkowo jak zaczęliśmy rozmawiać w ogóle ze szpitalem o badaniach Eweliny, to mieliśmy takie odczucia, że będzie standardowo ja w każdym szpitalu na NFZ. Ale w trakcie okazało się, że rzeczywiście, że podeszli do jej przypadku dosyć szczególnie, jak do osoby, która rzeczywiście no, ma jakiś problem i nie można jej potraktować standardowo, więc spodziewam się tego, że nikt nas nie zostawi z tym problemem. Zresztą już było widać, że nawet przepraszali nas za pewne błędy i jednak podjęli drogę, szybko to drogę leczenia, szybko to wyszło. Już wcześniej o tym mówiliśmy, że no szybko dostaliśmy właśnie te wyniki i tutaj zachęcają nas do tego, żeby się leczyć. Zresztą mieliśmy osobny telefon. Pani nas informowała o tym, że szpital jakby zaprasza Ewelinę do dalszej hospitalizacji. Czyli okazuje się, że nie chcą tego zostawić, bo Ewelina się tego bała, że po prostu zostanie z papierami, no, będzie wiedziała, że coś, że badanie zostało wykonane i teraz trzeba coś zrobić, a co? No to już chyba sama musi sobie wymyślić. Okazuje się, że nie, że jest dalsza część, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Myślę, że przypadek jest na tyle szczególny, że nie można powiedzieć, żeby sobie znalazła lekarza, żeby poczekała i tak dalej, bo może czas nie gra na jej korzyść, także myślę, że będzie dobrze. Nie wiem, co dalej tam z moją resztą kręgosłupa, no we wrześniu będę miała kolejny rezonans już całego kręgosłupa i zobaczymy, bo na razie mam kilka kręgów, których jest przepuklina, no i nie wiem, być może to ta przepuklina właśnie w taki sposób u mnie zadziałała, że mam taki częściowy niedowład rąk. Znaczy, no nie tylko niedowład rąk, ale i całego ciała. Więc tak naprawdę to nie wiem, co tam dalej siedzi. Może być, nie daj Boże, jeszcze gorzej, a może nie, no zobaczymy, jak to tam będzie. Ale ja naprawdę jestem zadowolona, pomimo takich małych wtop, to jestem zadowolona, jeśli chodzi o opiekę w szpitalu, o takie zaangażowanie, o to, żeby mnie tam jak najszybciej przebadać i zobaczyć, co u mnie tkwi.
A tak w ogóle to zaczęliśmy od najważniejszej rzeczy, chociaż troszkę inaczej sobie to układaliśmy. Pisaliśmy o tym na naszej karcie społeczności i chcieliśmy też tutaj dodać, po prostu dla wszystkich, którzy może tego nie przeczytali, że ten odcinek okazuje się trochę później niż zwykle, bo przeważnie są to odcinki niedotygodniowe, no ale ten poprzedni tydzień był tak upalny, że ja nie byłem po prostu w stanie obsługiwać niczego. Siebie nie byłem nawet w stanie obsługiwać. Leżałem, piłem cały czas, pociłem się i było mi słabo i ja nie mogłem się skupić po prostu na tym. Kto wie, czy ja też nie mam jakiegoś problemu, dlatego że ja mam no, dosyć duże niedobory potasu, a on wpływa jednak na takie uczucie zmęczenia. I no i upał praca w tym mięśni, połączeniu tak. Mógł po prostu dać taki efekt. Także no, nie dałem rady. Jedynie tylko co... A Mateusz też, przepraszam, się przerwę. Mateusz do takiego nagrania też musi mnie przygotować. A te upały, ojej, powiem wam, że nie dawały za wygraną. No teraz też znowu mają być, ale jakoś to musimy przeżyć. I chciałem w poprzednim tygodniu nagrać coś ciekawego na zewnątrz, pokazać pewną rzecz, miałem koncepcję, ale no było tak gorąco, że nie dało rady po prostu jeździć tutaj po ulicach naszych, dlatego że my mamy główną ulicę bez żadnego cienia. Tak naprawdę nie wzdłuż ulicy nie rośnie żadne drzewo, nie ma żadnych parasoli, ani żadnych budynków, żadnego zadaszenia, także jeździć po takiej betonowej dżungli jest bardzo męczące, dlatego nie damy rady. Znaczy ja osobiście nie narzekam na upał, chociaż go nie lubię od jakiegoś czasu, ale szczerze na moje wszelkie dolegliwości to jednak wolę, jak jest cieplej, bo kiedy przychodzą chłodne dni, no to wszystko mnie boli, szczególnie stawy, ścięgna, także no jednak zdecydowanie wolę te cieplejsze, no ale też nie lubię takiej skrajności. No a inna atrakcja jest taka, pewnie niektórzy stwierdzą, że to już jest nudne, bo ja ciągle to powtarzam od kilku odcinków. Oczywiście wyszedł problem, jak pewnie się wszyscy domyślają, chodzi o Pocztę Polską, bo... Ona nas nigdy nie zawiedzie z tego, że tak, nas zawiedzie. Jest po prostu usługa na najwyższym poziomie, bo te badania były robione... 7 czerwca miałam robione badania. Ponad miesiąc chyba czekaliśmy, w końcu zadzwoniliśmy. Okazało się, że badania zostały wysłane chyba... Pod koniec czerwca mówiła. Tak, pani poszukała mi oczywiście numer nadania. A poczekaj, bo ja mówię do Mateusza, ciągle jak on tam chodził na zakupy czy coś, to ja mówię, słuchaj, sprawdź skrzynkę pocztową, bo może tam jest jakieś awizo, no wiecie, jak to ci nasi listonoszologowie chodzą na dłużnie, tak jak im się chce. I ja mówię, może tam któryś zostawił awizo, nie chciało mu się te kilka schodków podejść do góry. No i tak Mateusz co wychodził? Mówię, że nie, no nic nie ma pusto. W końcu ja mówię, nie, no przecież nie może tak być. I w końcu mówię, to zadzwoń do szpitala, zapytaj się, czy oni w ogóle te badania wysłali. No i dopiero na drugi dzień rano Mateusz zadzwonił do szpitala. No i pani stwierdziła, poszukała gdzieś tam w historii, czy zostało wysłane. Powiedziała, że tak, bo da datę nawet dokładnie, więc mogliśmy to zbadać. Rzeczywiście, że to było szybko dosyć wysłane. Podała mi numer przesyłki i ja sprawdziłem sobie na stronie Poczty Polskiej, oczywiście, żeby nie było, że nie. I okazało się, że przesyłka była awizowana, a w skrzynce pustka, nie ma. Więc do koło te awiza przychodziły, nie wiem, to już jest czwarty raz chyba, czy piąty. Ale zobaczcie, jaka to jest dziwna rzecz. Nie ma awizo. Mateusz spisał sobie ten numer na kartce, bo mu kobieta podawała ta w szpitalu i poszedł z tą kartką na pocztę. No wiadomo, że musiałeś okazać dowód osobisty, ale ty miałeś na zwykłej kartce odręcznie napisany numer. No i mu wydali tą paczkę. A tak na dobrą sprawę, ja mogłabym sobie wziąć każdy inny numer, innej paczki i komuś taką paczkę zajumać. Ktokolwiek nawet ze szpitala mógłby pójść po prostu, kto ma dostęp do takich informacji i albo ktoś, kto słyszałby na przykład, że... Ale nie, nawet miałbyś od sąsiada, od kogoś tam no tak. Numer przesyłki. No, chodzi mi o to, że osoba postronna. No po prostu samowolka na tej poczcie się dzieje. Oni uważają pewnie, że są zabezpieczeni, bo za każdym razem, kiedy się przychodzi, czy to ma się awizo, czy numer przesyłki, trzeba okazać dowód osobisty. Dla mnie jest to logiczne, że jeśli jest przesyłka do Jana Kowalskiego, to trzeba mieć dowód osobisty Jana Kowalskiego, żeby było wiadomo, że chodzi o niego. No tak. Skoro Jan Kowalski nie dostałby awizo, no to osoba postronna nie mogłaby pokazać jego dowodu, bo nie miałaby z nim kontaktu, więc wiadomo, że jest to oszustwo. Ale nie, okazuje się, że w przypadku, kiedy chce się odebrać jakąś przesyłkę, trzeba okazać swój dowód osobisty, czyli oni to traktują z góry, tak jakby osoba
osonna była upoważniona do odbierania przez odbiorcę, była upoważniona do odbierania paczki. Wystarczy okazać tylko swój dowód osobisty, co jest bardzo dużym problemem dla każdego człowieka, bardzo dużym problemem. No i może wejść w posiadanie naszych dokumentów, tak jak ja miałem wcześniej problem z dokumentami z mojego zakładu pracy. No i mogę szukać, mogę tutaj sobie to wziąć, tak po prostu, a ja mógłbym czekać po prostu aż do końca świata. Także polecam usługi Poczty Polskiej. Jak już pewnie wielu z naszych widzów przekonało się o tym, że my nigdy nie mówimy niczego tak po próżnicy, żeby tylko powiedzieć, żeby był tak zwany czas antenowy, żeby zapchać to wideo i było więcej tylko do powiedzenia. My zawsze mówimy to w kontekście czegoś. I pomyślałem sobie też o tym, że po raz kolejny powtórzy się ten sam element, czyli przedłużył nam się czas. W pewnym momencie pomyślałem sobie, że właśnie damy taką informację na karcie społeczności, że z przyczyn technicznych nie możemy nagrywać na razie, bo nie jest nam za gorąco, więc prosiliśmy o to, aby ludzie zaczekali na nas, niedługo się odcinek ukaże, i żeby zaczekali. I to był już któryś chyba trzeci raz z kolei, kiedy daliśmy taką informację, że odcinek będzie później i baliśmy się, że ludzie się zniecierpliwią i zaczną nam spadać wyświetlenia, znikać subskrypcje. Okazało się, że subskrypcje urosły. O parę subskrypcji urosło, co jest dla nas miłe, dlatego że no, są ludzie, którzy rzeczywiście wykazują cierpliwość. Nie są tacy nadgorliwi, żeby obserwując tylko taką dłuższą przerwę już uciekać i myśląc chyba, że nie wiem, że ktoś przestał nagrywać, ale że mu się nie chce. Bardzo często słyszę od jakichś youtuberów, że o, przestajesz nagrywać, to ja ciebie nie będę oglądać. Tak by, jejku, jakby od tej jednej osoby zależało czyjeś prawie życie. Tak, lekki przystanek człowiek ma i ludziom już robi brakuje się problem. Cierpliwości. Przecież jak się nagra kilka dni później, czy nawet tydzień później, no tak, to się nic nie stanie. A jest tyle kanałów, że w tym czasie na pewno jest co oglądać. Można nadrobić jakieś inne zaległości. A jak bardzo za nami tęsknicie, to możecie sobie obejrzeć od początku nasze vlogi, a gdybyście chcieli nas bliżej poznać, to część podcastów jest właśnie też o nas, o tym, co lubimy, jak się poznaliśmy. Jest podcast o naszym ślubie, o naszych zaręczynach. Także jest co słuchać i oglądać. To jest, myślę, bardziej informacja dla takich osób, które być może zaczęły oglądać, śledzić nasz kanał od tego odcinka. Albo nie widział jeszcze wcześniejszych. No nasz profil się trochę zmienił, bo wcześniej nagrywaliśmy podcasty, teraz bardziej nagrywamy vlogi, aczkolwiek no, myślimy o tym, żeby opowiadać o pewnych rzeczach, więc to będzie, myślę, że takie łączone, bo jesteśmy na wizji, ale jednak możemy czasami więcej mówić. Zresztą nasze odcinki myślę, że są takie trochę i takie, bo dosyć dużo mówimy, ale staramy się też pokazywać rzeczy. Ja przez bardzo długi czas opierałam się tylko na tych podcastach, bo ja bałam się, że jak się pokażę, to w ogóle ludzie pouciekają, bo zobaczą, jak mnie zobaczą, a jeszcze ja już jestem, no cóż, osobą leżącą, no więc no to już w ogóle koszmar, masakra w jednym i bałam się tego, jaka będzie reakcja, że mnie tam pewnie wszyscy zjadą równo, a tu się okazuje, że nie, że bardzo miły odzew, że ludzie nam dopingują i życzą zdrowia i wszystkiego co najlepsze, także no jestem bardzo zadowolona i to, no powiem szczerze, że daje mi dużo motywacji do tego, aby nakręcać dalsze odcinki, aby pokazywać wam, jak po prostu żyjemy, jak wygląda nasza codzienność. A nasza codzienność jest w sumie zwyczajna, ale ja myślę, że nawet taką zwyczajność można pokazać w ciekawy sposób i zachęcić innych do tego, aby oglądali nas i nasz kanał. My jak oglądamy sobie kanały, to mamy zawsze taki podział, no i różnice między nami występują. I czasami jest tak, że jedna chciałaby poglądać jakieś takie śmieszne filmy, na przykład takie luźne, bardziej zabawowe. Natomiast mnie częściej interesują takie zwykłe właśnie opowieści. Ktoś po prostu siada i opowiada o swoim życiu. Nie musi nic wiele nawet robić, może opowiadać, bo czasami cały sens i całe piękno polega na tym, że ktoś o sobie opowiada, mówi to w taki ciekawy sposób, że chce się to oglądać. Każdy jeden odcinek, nawet jeśli mówię o zwykłych rzeczach, więc ja lubię takie rzeczy słuchać, oglądać, powinować, myśleć o tym, bo informacje, które są dla mnie przydatne, które rozwijają mnie, które idą do przodu, są dla mnie najcenniejsze. Także myślę, że to, co mówimy, też w jakimś stopniu komuś może się przydać. Zastanawiam się też nad tym, jak było to, wynalazłem mi pomysł właśnie, gdyby nagrać vlog, który nazwał w tytule miałby właśnie vlog
osoby typu leżącego. Typu leżącego, tak. Ciekawe. Osoby ze spektrum leżenia, bądź osoby w kryzysie leżenia. Tak, w kryzysie leżenia albo w kryzysie bezradności. O, to też tak. Ciekawie. Oczywiście nie nabijamy się tutaj z osób w kryzysie oraz w spektrum i tak dalej, bo to nie o to chodzi. Tylko wiecie, kiedyś wydaje mi się, że to wszystko było prostsze, a teraz jak się nie użyje odpowiedniego słowa, no to już połowa społeczeństwa się strasznie bulwersuje. Mi się wydaje, że ta współczesna nomenklatura jest po prostu okropna, ona jest straszna. To jest słowo kiedyś, które nic nie wnosi. Przepraszam, się przerwa. Kiedyś normalnie mówiło się psycholodzy i nikogo to nie bulwersowało, a teraz trzeba powiedzieć psychologowie. No ale jak usłyszałam kiedyś w reklamie wizażanki, no to po prostu szczęka mi odpadła. Mateusz mi przyklejał, no dlatego teraz mówię jak mówię, ale po prostu co? Jakie wizażanki? No wizażystki. Ale potem aż musiałam sobie wygooglać, co to jest, ale już wiem. No ale jakby myślałam, to jest gościnia, zamiast gość, no, tak. No bo się oczywiście feministkom nie podobało, że to jest typ męski, no to o czym będziemy mówili? Dla mnie to jest dziwne, bo to jest zaburzenie języka polskiego. To jest wbrew językowi polskiemu. To są feminatywy, tak? Tak. Ja jestem antyfeministą. Przez O, a nie OM? A to też mogłoby być. OM? Tak, bo to też często się pojawia, więc myślę, że ludzie językowo dzisiaj kończą w oparach absurdu. Ale jak usłyszałam kiedyś w podcaście, że nie mówi się sprzątaczka, bo to jest ponoć takie określenie bardzo negatywne, choć dla mnie normalne. Dla mnie to nie jest coś, co powoduje, że człowiek jest gorszy, ale jak usłyszałam cleanerka, no to po prostu dobra. My kończymy, bo nie wiem, czy się jeszcze nagrywa. A jak się nagrywa, to już tam wszyscy pozasypiali. Nasi psychologowie i nasze gościnie i słuchaczki. To żegnamy się z wami. Dziękujemy za wysłuchanie i za to, że z nami byliście. Zapraszamy tradycyjnie już na kolejny film. A tych wszystkich, którzy dają nam czasami łapkę w dół, bo im się może nie podoba coś, no to mamy smutną wiadomość. Następny odcinek się też pojawi. Następny i jeszcze następny. I będziemy się pojawiać. Także no niestety. I będziemy mówić. I będziemy mówić. Rozmawiać się. Pokazywać. Znać. A jak Ewelina się uruchomi i będzie jeździć razem do Nowosku, to już będzie w ogóle szaleństwo. Masakra. Będzie tyle pokazywania. Znaczy bez żadnych tam bezrzędnych rzeczy oczywiście. Tylko będziemy jeździć wszędzie, pokazywać i w ogóle, bo ja zawsze byłam taką osobą, która na miejscu nie usiadła. No teraz jestem zmuszona już leżeć nawet, a nie siedzieć. No ale ja zawsze tak lubiłam, jak się coś działo. Ty byłaś trochę jak w tym kawale. Dwóch więźniów siedzi w więzieniu. Jeden siedzi rzeczywiście na swoim łóżku na tej pryczy, a drugi chodzi. I ten siedzący mówi do tego chodzącego: myślisz, że jak chodzisz, to nie siedzisz? Aha. Tak samo Ewelina. Ona też jej się wydawało, że jak jeździ na łóżku, to nie siedzi. A przecież siedzi cały czas na łóżku. Siedzę, no tak. Więc nawet jak jeździ, to i tak siedzi. To jest ciekawy paradoks. Ja zawsze miałam takie powiedzenie, że oj, tam co ci będzie, najwyżej na wózku usiądziesz. Dla nas to i tak siedzieliśmy, nie? To żegnamy się z wami. Dziękujemy wam bardzo za to, że wysłuchaliście nasz kolejny film, za to, że jesteście, za wszystkie komentarze, łapki w górę, za to, że tak miło do nas się odzywacie. Dziękujemy raz jeszcze i do następnego filmu. Pamiętajcie o Alanku, Łukaszu i mojej koleżance Agnieszce. Bardzo was prosimy, linki oczywiście zostawimy jak zwykle w opisie filmu. No cóż, trzymajcie się. I do usłyszenia i zobaczenia.